To on. Marcus Holloway. Zablokuj go. Za późno. Już wszedł. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Watch Dogs 2. Zostaw kciuka, suba, oczywiście dzwoneczek. A my wchodzimy do tego oto budynku. Na pełnej kurwie. Tyk. Musimy dostać się do tamtego pomieszczenia. W sumie nie wyszło to źle. Alright, I'm on my way to the server room. You should be able to walk right up to the database server now. Well, except for all the alarms, lasers, guys with guns. Oh, that easy, huh? Thanks. Ciach, ciach. O, o plecy. A ten kurwa skąd się tu manerują? Temu muszę tak sprzedać baty. Środek i na hedy. Cyk, skałaczka. Pyk. Kontrola full auto, all of meister. Nie no, krzyk getray oczywiście, wiadomo. Ten skąd napierdala, cyk. Pyk. Kiedy? Pokaż głowę. Pyk. 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 Cyk. Magazynek. Kto jeszcze? Teraz jestem tak w sumie zajebiście ciekawy, nie? Czy był jakikolwiek inny sposób? Czy był jakikolwiek inny sposób, żeby się tutaj dostać do nich? Do środka, do tego budynku? Bez strzelania do nich. Wydaje mi się, że rozjebałem wszystkich. A nie, jeszcze jakaś kurwa tu przybiegła. No kurwa, ile was jeszcze tu przybiegnie? Co we mnie napierdala przy ścianie. Dobra, gdzie mam się dostać? Tam.
O kurwa, skąd ja mam to zhakować? Ty, czekaj. To jest jedno z drugim połączone. Auć. Czemu to nie przestrzeliwuje? Wychyl ten łeb. Cyk, podpinamy się. Kurwa, ile ich się namnożyło. Dobra, mi się ammo do skałacha skończy. Ten co z plecku napierdala. Dobra. Amunicja, hajsik. This is control. We have a live alarm. Please respond. Kolejny alarm się włączył. Jebać, tyle już ich włączyłem w tym odcinku, że... Jeden w tą, czy jeden w tamtą. Żadna różnica, nie? Jak się chłop od razu uspokoił. Alright, Ray, send it something your way. Oh yeah, that's definitely something. Yeah, this is gonna take some time to parse. You should be close to a private lift in the CEO's office. My blueprint doesn't show where it goes, which means it's exactly what we're looking for. Surrender! Going to ground! Finding cover! Give it up! Code 3. Proceed to alarm location. 911, please state the nature of your emergency. I'm hearing gunfire here. You gotta send someone. We've tracked your location. Damn, will you look at this place? She even got her own private elevator. Nara! Jadę do laboratorium z kałachem w ręku. O, jednak bez. Marcus, first impressions on the data you sent me. Looks like Titus has the 10-year plan brewing in some kind of prototype lab. Aye, let's see what they're keeping in sub-level 6. And smash the shit out of it! What Wrench means is find a record evidence that Titus is up to something naughty. Well, if you want to get technical, sure. Było typa przez windę widać, nie? Alright, I'm in a nuclear bunker slash parking garage. You got anything else on the prototype labs? Only that there's one thick-ass iron door in your way. No idea what's behind it if you get through. When I get through. Okay. Within the next 2 years, Titus will begin field testing assault and defense capabilities of our robots for use in both domestic and military situations.
Featuring reliable accuracy and superior reflexes, our robots will provide safer alternatives to soldiers or security personnel. Terminator! Okay. One of our long-term goals for Titus Robots is to construct armor capable of withstanding the strongest ballistic attacks in a combat scenario. In domestic security situations, these new models will easily be able to withstand small projectile attacks, Molotov cocktails, and other improvised riot weaponry. Okay. While the current Titus Watcher robots have limited offensive capability, we plan to fit them for a much more active role in conflict zones over the next several years. We are currently testing damage resistance within urban suppression contexts. We are also in negotiations with Galilei to build walkers for their space program. Okay. People, I've recorded all kinds of ridiculous robotic shit down here. Here, you're not gonna believe it. Anything usable for the video? Titus and Bloom plan to put CTOS functionality into armed robots and use them against civilians. How does that sound? Yeah, all too familiar. What does that mean? Feeding big data through war machines was a wet dream of some of the Blue Concept grunts when we first were designing the CTOS. I made sure it got the veto back then. That's why you've been so involved with this one. Yeah, yeah, I had my suspicions. And now we've got the proof to burn them. Head on out. Not done here yet. More to see. I'll be in touch. Nie chciałem. Guys. Guys, I can't even. Where'd you find? Oh, I can't even. Oh. To się źle skończy. Man, why does he get to play with all the toys? Patrz na to, byku. System online. Alright, I think I got this beast all figured out. Just gotta get it through these security doors. Any ideas? Listen, if you knock out the fire suppression system, the doors should open as a failsafe. I can do that. Kurwa, ja mogę po ścianie chodzić i po suficie. Ja pierdolę, zajebiste.
Zajebiste to je, babciu. That did it. Heading to the prototypes now. We've got a problem. Looks like the door to the backup servers is still closed. I'm on it. Knock the fuck out of the prototype while I work on the door. Counting on you, buddy. Zajebiona. Elevator. You'll need to find your way up to the backup server room on sublevel 3. Who needs elevators? Make sure you smash the shit out of everything. Coś pięknego. Zajebiste to jest quest. Je kurva nikdy nepodbierają po tym. Kurwa, ja chcę jeszcze raz. Bo tak zajebiste. Hey, what's going on in there? Don't know, man. Way above my pay grade. Good luck. Yo, Marcus, check out all this Titus shit. It is like engineer porn. I mean, machine learning, nanotech, railguns. Railguns? Yeah, I thought y'all might like that. This was a gift? Yeah. Yeah. Well, damn, Ray. You're like some kind of greasy, foul-mouthed Santa. Ho, ho, ho. Merry fucking Christmas. Hey, you guys ready? Sitara's about to release the vid. That's sick. Compared to other Silicon Valley titans, Titus goes unnoticed. They do not put effort into their public face. They operate behind closed doors, away from prying eyes. DedSec Pride, and what we found should worry you. Titus is using your tax contributions to fund military-capable machines. Today, a combat prototype rampaged through their own facility,
demonstrating the destruction they can cause. Within the next 10 years, these machines could be deployed on American soil. If you do not exercise your right to protest them now, they will build an army to keep you quiet and compliant. Titus has partnered with Bloom to grant CTOS access to their machines. Bloom has sold your private information and weaponized it to use against you, should this project continue. We will not stand idle while that happens. DedSec has given you the truth. Do what you will. Come on, let's go see what you scored before you get all the pages all stuck together. Hey, I'll catch up with you later. All right, later. Nora. Dawać followki. Got some really bad news. Can you come in? What's going on? Marcus, you're all over the news. Homeland Security just put you on their most wanted list. The fuck? Better come to ground, amigo. Why does this keep happening? It's clear. Move it on. It's clear, like you don't say. Coś w auto się zepsuło, nie, panowie? Kolejne punkty doszły, okej. O, wybuchło. Nothing here. Moving on. Negative on suspect. Moving on. Dobra, mamy ostateczną rozgrywkę i to jest główna operacja i mamy dwie poboczne. Malowanie i w cieniu. Zostało nam jakieś 10 minut i wiem już, bo dowiedziałem się z tego z neta, jak się dostać tutaj na górę. Dlatego sobie tam pójdziemy. Tepniemy się tutaj. Bo wiem, jak już tego questa wykonać i właściwie jak go zacząć, bo jest on w sumie dość długi. I zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Dzięki, że się zatrzymałeś, bo byś mnie potrącił. Dobra, quest się zaczyna tam. A tutaj, w tym miejscu mamy, proszę państwa, taki wózeczek oto, którym możemy sobie podjechać pod ten budyneczek. O, cyk, wchodzimy sobie tutaj i podnosimy. I don't think Dushan's gonna show up for his Titus tour. What a shame. They invested so much in the presentation. Another one of Bloom's Silicon Valley romances just died. Aw. You can't see it, but I just shed a little tear. Seriously though, we killed a 10-year investment and probably Bloom's big chance to further tie law enforcement to the CTOS with their... whatever the fuck they were doing. Giant spider robot tank police. I refuse to admit that was a real proposal. Totally real. I swear. Nie chciałem jej przerywać, bo escape'em wychodzę z rozmowy i escape'em też wychodzę jakby z tego sterowania. Dobra, rozpocznijmy misję. Where you at, Slowpoke? Right here, waiting for your ass, Slowpoke. At least I didn't climb up the wrong building. Oh. Fucking shit! Thanks for the hand. Wow. No tego się po niej nie spodziewałem, nie? I was a group of street artists a while back. Showed me how to see the city in a new way. Move through it in a new way. Didn't last long though. They were more concerned with selling t-shirts than making statements. Think you can handle it? Yeah, sure. Piece of cake. But, good job, you know. Mm. Yeah, I know. I'll send you some hotspots to get you started.
Make me proud. Dobra. Wyrzuć graffiti. No dobra. Okej, okay, misja wykonana. Znajdź pierwszą partię najważniejszych punktów, dobra. O, spoko, bo te są w sumie niedaleko. Od siebie, więc git. Sobie skoczymy do nich najpierw. Please allow me to scan you. Na pewno nie. Okej, to też jest gdzieś na górze, więc będziemy musieli się jakoś tam spiąć. Zaraz będziemy myśleć, jak to zrobić. Dźwigu tutaj nie widzę. Więc musi być na pewno jakiś prostszy sposób wejścia na dach tego budynku. Dobra, tu z tej strony na pewno będziemy już wyżej. Czy jestem w stanie na to wejść? Oh, sorry. Kurde. Da się tu jakoś wejść? Czy muszę szukać kolejnego? Ej, teoretycznie mogę na ten dach też przejść. Dobra, tu jest drabina. Jeżeli dobrze widziałem, obchodząc to wszystko, to jestem tak w stanie przejść po tym. Na tą stronę. Tutaj jestem w stanie przejść na górę. Teraz pytanie, czy tu wejdę? No powinienem. Dobra. Tam jest terminal. Wziąłem oczywiście nie tą zabawkę. Bo tu mam dziurę, żeby tam wjechać. O, się odbił i spadł. Kurde. Nie takie proste. Dobra, mamy to. Podłączmy się. I w sumie jak dam B, to chyba... Nie muszę go zbierać stamtąd, nie? Bo sobie go zbiorę tędy już. No i malujmy. Stay calm. We have you on CTOS. Police will be there shortly.
No i dobra, gotowe. Zostało jeszcze dwa. Zostały jeszcze dwa miejsca. Nie mogę tu wejść w ogóle, lol. Zostały jeszcze dwa miejsca, gdzie muszę wziąć i namalować te plakaty. Ale zrobimy to sobie już w następnym odcinku, moi drodzy. Bo w tym nie ma to już sensu, a poza tym mamy 30 minut. Dziękuję ci, drogi widzu, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobał. Zapraszam oczywiście na jutro i mam nadzieję, że zostawiłeś już subka z dzwoneczkiem i oczywiście łapeczkę pod filmem i komentarz. Na teraz w tym odcinku to tyle. Wbiję oczywiście na streamy. Do linków w opisie Facebook, Instagram, Discord, drugi kanał YouTube'owy i oczywiście TikToka na dole w opisie znajdziesz. Tak samo Twitcha, na którym są streamy. Za chwilę pewnie będę odpalał, więc zapraszam. Trzymaj się, dzięki za oglądanie, miłego popołudnia. Cześć!